Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka na kanale ponownie Forge 155. W tamtym materiale mówiłem, że ten czołg jest rzadko spotykany, a tu proszę, ponownie Foszyk. Bohaterem bitwy jest Złotokłos, także takie bardzo polskie. No to prawda jest Złotoklos, no ale wiadomo o co chodzi. Mapka to Himmelsdorf i zobaczymy sobie interesującą, naprawdę interesującą bitewkę na tym czołgu. Dla przypomnienia, magazynek, który ma na pociskach AP 293, penetracji 750 uszkodzeń, pociski HIT to 395 penetracji i pociski HE, na które warto w tej bitwie zwrócić uwagę, o których mówiłem w poprzedniej bitwie, 90 penetracji i 1100 średnich uszkodzeń. Trzy pociski są i zobaczymy, czy się przydadzą. Dobra, na razie wjazd odważny na Hila. Losowanie generalnie bardzo dobre, na topce jako jedna z trzech dziesiątek, dziewiątki i ósemki, nie ma arty, można troszkę poszaleć. Protek nas niestety przebija za 398, także na razie jeden strzał strzelony, czy będzie drugi, tak jest, jest drugi i dodatkowo on jest z obrażeniami. I trzeci strzał. Bardzo ładnie nam wyjechał T57 Heavy, także na naszym koncie po pierwszym magazynku niecałe 1500 uszkodzeń, 400 z asysty i 800 zablokowane przez pancerz. Wybaczcie ewentualnie mój taki spokojniejszy komentarz, ponieważ naprawdę mam od tygodnia mocne problemy z gardłem i modlę się, żebym w tej bitwie nie dostał w tym nagraniu jakiegoś ataku kaszlu. Ostatnio mi się to mocno zdarza, mocna sila, także postaram się troszkę oszczędzać i mam nadzieję, że uda się ten materiał dograć po prostu do końca. 0 do 2. Nie ma tragedii, nie ma rewelacji. Czekamy na przeładowanie. Mamy prawie już pełny pakiet, tak jest. Mamy już kolejny magazynek i będzie z nim można nieco poszaleć. I z trzeci praktycznie schodzi na dwa strzały. Wychyla się Protek, ten prawdopodobnie... O, tutaj sojusznik pomógł i dzięki temu udało się go skończyć. Mamy jeszcze dwa pociski w magazynku. Teraz jeszcze idealnie, bo WZ-ka wykańcza nam wroga i mamy teraz dwa strzały w ISA trzeciego. Zobaczmy, czy uda się go zdjąć na dwa pociski. 788, niestety ten nas przebija. I drugi strzał. No i niestety za zero w bok. Magiczny pancerz ISA trzeciego znów zadziałał. Także na razie te ósemki nas przebijają bez większego problemu. Na naszym koncie 2600 uszkodzeń, 1 frag i 755 asysty. Przez pancerz co prawda zablokowany 1200, no ale widzimy, HP skurczyło nam się bardzo mocno i zostaliśmy praktycznie na strzała w tej bitewce. A do końca bitwy jeszcze naprawdę dużo, dużo czasu. Teraz przeładowujemy, wyczekać spokojnie, aż trzy pociski będą w tym pakiecie i będzie można znowu nieco poszaleć, o ile coś nas znowu nie przebije. I z trzeci 20 HP. Tutaj sojusznicy powinni pomóc. No widzę, ten z trzeci jakiś skillowy przebija STRV 103B od przodu bez problemu. Nas przebija bez problemu, także chyba opanował weak spoty. 6 do 6, trzeba uważać na dół, żeby nas tutaj coś nie podsnęło. Jak wyjedziemy na E4, to żeby nie było sytuacji... No dobra, zdecydował się Złotokłos. Pierwszy strzał, trafienie. I drugi strzał, wykończenie. E4. Dwa fragi na naszym koncie. Na szczęście nikt z dołu nas nie pacnął. A była taka oczywiście możliwość. Wychylamy się, szukamy obiekta 704, tymczasem Dinko T44. Dobra, czy uda nam się jeszcze tą ostatnią pestką go trafić? Zobaczmy. Niestety. Fosz i jego działo potrafi sadzić niemiłosierne kalafiory w najgorszych momentach, także trzeba się do tego przyzwyczaić. To jest czołg, który najlepiej się spisuje w zwarciu, kiedy wyjedziemy na jakiś czołg gdzieś tam mu na plecy i wtedy wsadzimy trzy pewne pestki. Można sobie wtedy na pewno wyliczyć, nawet biorąc pod uwagę niskie losowanie, że 3 razy 700 wyjeżdżamy na coś takiego, co ma około 2000 HP i możemy spokojnie go po prostu skończyć, o ile nie będzie jakiegoś naprawdę kuriozalnego już dingu od tyłka, bądź też kuriozalnej
po prostu ślepego strzału, kuryzyjnego ślepego strzału. 8 do 9. Zobaczcie, jak ogromną przewagę ma wróg, jeśli chodzi o HP. Jeśli mod pokazuje prawidłowo, a pokazuje prawidłowo jedynie pod warunkiem, że dostaliśmy informację i taki czołg był przez nas zarejestrowany na mapie i jakby sojusznicy podzielili się wiedzą o jego HP, tak w skrócie. A jeśli był zbyt daleko, może się okazać, że nam pokazuje, że ma full HP, ale w rzeczywistości może mieć i na przykład 10 HP. Natomiast na pewno ta przewaga jest spora, zresztą zobaczymy sobie to w bitewce. Na razie Złotoko zrobił 3,5700 asysty, 1700 zablokowane, 9 do 9. Bitewka jeszcze będzie chwilę trwała. Tutaj chyba przygotowuje się do tego T5-4 Lightweighta, żeby go zaskoczyć. Myślę, że dobry pomysł. Tutaj generalnie jeszcze Złotokłos mi napisał, że jest to jego pierwsza w ogóle bitwa na tym czołgu. Także idealnie się złożyła sytuacja, że akurat pierwsza bitewka i akurat aż tak dobra. Gramy dalej. Na razie troszkę cierpliwości. Oby tylko ten Lightweight gdzieś tutaj nas nie zajechał, ale nie powinien. Nie, nie, nie. On tutaj jedzie. Zaraz nam powinien wyjechać, czy też nie powinien. W tym czasie 9 do 10. I niedługo zaczną się tutaj, no, dziać pewne cuda. Dobrze, dobrze, wyczekaliśmy go, jednak opłacało się z wysadzeniem. Wieża wyleciała na naszym koncie, 3 fragi. Teraz będzie tylko trudniej. Grill, obiekt 704, wutek i dwa razy T44. Szczególnie te deki są groźne, zobaczcie, wutek full HP. Obiekt również tam miał chyba całkiem sporo. Robimy jakiś manewr, próbujemy zaskoczyć wroga. Myślę, bardzo słuszna decyzja. Fosz jest stworzony do robienia zaskakujących manewrów. Ma mobilność. Jak na TDK porusza się całkiem żwawo. No i wróg może naprawdę się nieco zdziwić. Dobra, oglądamy. T44. Mamy go idealnie bokiem. Zobaczcie, czy uda się tylko na spokojnie... Udało się, jakimś fartem to wlazło, naprawdę, gdzieś w końcówkę czołgu. Drugi strzał. Udało się, dwa strzały. Zrobiony T-44. Na naszym koncie ponad 5000 uszkodzeń. Przeładowanie. Natomiast wróg ma ponad 3000 HP. Więcej czołgów. Dwóch na czterech, a my mamy łącznie z tym STRF-em zaledwie 449 HP. Obiekt 704 na plecach. Sytuacja trudna, jesteśmy jeszcze na przeładowaniu. No, na szczęście jego pocisk tutaj nie miał możliwości nas trafić, na nasze szczęście. Dobra, 11 do 14, zobaczcie, sam na 4 został Złotokłus. Wróg ma 3600 HP, my mamy zaledwie 347. No i zobaczymy sobie teraz, jak spisze się ten magazynek. Ajajajajaj. Tutaj była sytuacja, gdzie wjechał nam czołg na górkę. Jeszcze niestety gąska, zaledwie gąska. Na szczęście T-44 się zdignął i kolejne wysadzenie w tej bitewce, już drugie. Złotokłos przeładowuje. I teraz to jest najtrudniejszy moment w tej bitwie. Kiedy jesteśmy absolutnie bezbronni, absolutnie, totalnie bezbronni. Grill na szczęście nie trafia. Było bardzo gorąco. Musimy teraz jakimś cudem, nie wiem, około jeszcze tych 30 mniej więcej sekund gdzieś się skitrać, gdzieś pojeździć, uniknąć wroga. Tutaj oczywiście trzeba mieć szczęście przy takiej bitewce, bo jeśli wróg nam wyjedzie po prostu gdzieś tam z alejki, czy będzie ich dwóch, wystrzelamy się i będzie dla nas po prostu koniec bitewki. Nasz bohater zaraz przeładuje. I z ofiary może stać się po prostu łowcą. No, niestety wróg dysponuje naprawdę potężnymi działami. 3 TD-ki wysokich tierów, 2 dziewiątki, 1 dziesiątka, olbrzymiej penetracji. Każdy z nich tak naprawdę może nas frontalnie, po prostu nawet na autoimie zdjąć. Grill 15 dingnął się na nasze szczęście. Zobaczcie, jeden strzał, 744. Czy będzie drugi? Udało się znowu naprawdę jakimś cudem zmieścić ten pocisk. Jeden pocisk w magazynku, zdecydował się tylko na przeładowanie, a tymczasem na plecach obiekt 704. To był błąd, gdyby zostawił ten pocisk, mógł próbować zdjąć tego obiekta 704. Wróg oczywiście popełnia katastrofalny błąd. Wafel kapuje bazę. Jeśli by w trójkę wyjechać naszego bohatera, nie miałby absolutnie żadnych szans na wygranie tej bitewki, gdyż
po prostu. No, skończyłyby mu się pestki, oni mieli na tyle dużo HP, wystarczyło po prostu przyjąć nawet strzał, nawet jeśli by dwóch zginęło, to ten trzeci spokojnie by wykończył. Obiekt 704 chyba nie trafił nam, jeszcze trwa nieco przeładowanie. Teraz mamy przeładowane pociski, hit na tego obiekta 704. No, jest koniec przeładowania, jest koniec przeładowania. Wojna nerwów. Obiekt 704 popełnił błąd. Ten hit wystarczył, mamy dwa pociski w magazynku, wróg ma 1600 HP i teraz zobaczcie, co robi Złotokłos. Bardzo mądra decyzja. Przeładowanie na pakiet HE-ków. Pamiętacie, co o nich mówiłem? One mają 1100 średnich uszkodzeń. Wafel jest czołgiem bardzo miękkim i w tej sytuacji naprawdę może to być klucz do zwycięstwa. Te żonglowanie amunicją, najpierw apeki, teraz na ten pancerz dosyć twardy jednak 704, wybrał hity. Przecież decyzja była bardzo słuszna. Po tym pancerzu apek mógłby się ześlizgnąć, tam się dzieją cuda na tym pancerzu. Hit był wyborem idealnym, a teraz wybór jeszcze lepszy, czyli haeki na wafla. Na naszym koncie 7 fragów, ponad 7000 uszkodzeń i 1600 HP jeszcze do zgarnięcia. Tutaj może być jeszcze bardzo wesoło, bardzo gorąco. Wafel oczywiście robi błąd. Ogromny błąd, ma full HP i kapuje. Oczywiście gracz niedoświadczony. Natomiast nawet w tej sytuacji, sytuacja jest trudna, gdyż wróg ma dużo HP i może nas jeszcze trafić. Zobaczmy sobie, jak poradzi sobie Złotokłos, bo ta akcja, myślę, będzie, nie spoilerując, akcją tej bitwy. Oglądamy. Minuta do skapowania bitwy. Wyjeżdża Złotokłos. Jest wafel załadowany haeki. Ona nas nie patrzy. 1171. Zobaczcie, katastrofalny błąd tego wafla. 420 i podpała, proszę Państwa, co za bitwa, naprawdę. Zobaczmy sobie wyniki, jeszcze sobie na chwilę porozmawiajmy. Złotokos w pierwszej swojej bitwie na Foszu 155 zrobił odznaki mistrzowską, serdeczne gratulacje. Medal Radleya Waltersa, stalowa ściana, specjalista, obrońca i duży kaliber, ponad 8700 uszkodzeń, fantastyczny wynik. 8 fragów dało, no prawie 1500 bazowego expo na 10 tierze, także wynik rewelacja. 19 strzałów oddanych, 17 trafień, 15 przebić z dystansu, że bardziej większego niż 300 metrów, tylko 737, także 8000 zrobione w zwarciu, dlatego tak duży wynik expa. 3000 blokowane przez pancerz, ponad 4 km przejechane i 82 punktów obrony bazy, także bitewka według mnie bardzo, bardzo ciekawa, pokazująca no, wszelkie możliwe atuty tego czołgu. Były różne amunicje, były manewry, były strzały niesamowite za 1172, także ta bitewka fajnie pokazuje, że warto amunicją żonglować, warto dobierać ją do określonych sytuacji i wówczas możemy wyjść z sytuacji naprawdę trudnej, a ta sytuacja była wyjątkowo trudna. Wróg co prawda nie ogarnął, szczególnie ten ostatni wafel, ale nie umniejszając zwycięstwa, gratulacje dla bohatera tej bitewki. Mam nadzieję, że bawiliście się po prostu dobrze. Trzymajcie się, hejka!